Hello, hello, witajcie kochani gitarzyści. Bardzo, bardzo ważny temat dzisiaj mam dla Was. Wielu z Was, obojętnie czy uczycie się w szkole muzycznej, czy nie, czy gracie dla siebie, czy macie lat 14, może 8 albo 58, wpada w taką pułapkę, którą ja nazwałem dzisiaj pułapką babci. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ponieważ chodzi o coś, co dotyczy większości gitarzystów. Niedoćwiczenie utworu. To może być piosenka, to może być akompaniament, to może być utwór trudniejszy czy łatwiejszy. Niedoćwiczenie, czyli co? I dlaczego pułapka babci? Otóż, moi drodzy, natknął mnie do tego nagrania mój uczeń Antonio, którego serdecznie pozdrawiam, który bardzo często wpada w tą pułapkę. Ponieważ Antonio, jak być może wielu z Was, już jakiś czas gra na gitarze, całkiem nieźle mu wychodzi, potrafi radzić sobie z niełatwymi utworami, świetnie słyszy rytm, więc nigdy nie ma z tym problemu, co jest jego oczywiście dobrą cechą, ale wpada często w tą pułapkę, o której chcę Wam powiedzieć. Czyli wyćwiczył utwór tak, że ja to nazywam poziomem babci. Na dwoje babcia wróżyła. Czyli są tam, znacie to powiedzenie, na dwoje babcia wróżyła, czyli wyjdzie mi, albo mi nie wyjdzie. Są miejsca, które mi wychodzą super i zawsze, no bo z reguły są łatwe. A te trudniejsze, no grałem, ćwiczyłem nawet i no i jak? O, widzi pan, wyszło mi. No, bardzo się cieszę, że ci wyszło. Tylko, że to jest właśnie na dwoje babcia wróżyła. Tak naprawdę jesteś w połowie ćwiczenia. Jak co on gada? Przecież mi wychodzi. No właśnie o to chodzi, że tylko czasem ci wychodzi. A ja zawsze powtarzam swoim uczniom, że ty nie masz ćwiczyć, aż ci wyjdzie, raz, drugi czy trzeci, tylko masz ćwiczyć tak, żeby ci przestało nie wychodzić. I to jest poziom, do którego wielu z Was nie dochodzi. I bardzo często zdarza się tak, że gracie sobie pioseneczkę, super chwyty, nagle przychodzi przejście z G-dur na C-dur. O, czekajcie, chłopaki, bo to trudne. O, dobra, jadę dalej, nie? Wszystko fajnie, cztery chwyty, a te przejście z tego czwartego z powrotem na pierwszy, niedoćwiczone. No i nie zagram piosenki, bo nie umiem tego chwytu dobrze zrobić. Albo chłopaki, będzie dziura, sorry, ale musicie mi wybaczyć. A może by trzeba było po prostu wziąć się do roboty i doćwiczyć miejsca, które nie wychodzą? Wiecie, dlaczego ten poziom babci, który ja tak nazwałem, jest pułapką i właśnie jest pułapką również dla Antonia? Ponieważ jest on szybko osiągalny. Bo jeżeli grasz trochę na gitarze, coś tam już ci wychodzi, to nowe rzeczy, nowe utwory często wychodzą ci całkiem szybko. To znaczy, nie potrzebujesz jakichś ciężkich godzin ćwiczenia, żeby wyćwiczyć zwłaszcza prostsze fragmenty w tych utworach, prawda? No więc to bardzo łechce nasze ego. My lubimy, jak nam wychodzi. Patrzcie, ha, gram dopiero 15 minut, a jeszcze tutaj umiem tyle rzeczy zagrać. No super, fajnie, my mamy korzystać z naszych umiejętności. Ja też lubię, jak mi wychodzi od razu albo prawie od razu. Tylko że to właśnie, tak jak powiedziałem, łechce nasze ego. Czyli no w zasadzie to ja już umiem. I z takim nastawieniem przychodzi często Antonio i mówi: umiem, proszę pana. Super, super, siadaj, gramy. I nagle się okazuje, że w zupełnie innej rzeczywistości, czyli na lekcji, kiedy siedzi ten straszliwy pan od gitary, który wszystko widzi, wszystkie błędy się przed nim nie ukryją, nagle nie wychodzi. Dlaczego? Bo jak jest utwór niedoćwiczony, albo jakieś przejście, albo jakaś gama, cokolwiek, nie ma to znaczenia, to po prostu nie może się udać. Dlatego mówię, że to jest pułapka, bo to jest taka mała sytuacja stresowa dla wszystkich moich uczniów i wtedy właśnie nie wychodzi. Jeżeli coś może się nie udać, bo jest niewyćwiczony, najprawdopodobniej na 99,9% w sytuacji stresowej po prostu nie wyjdzie. A pułapką jest to dlatego, że ty już zaczynasz słyszeć melodię, myślisz sobie, nie jest źle, no ale właśnie, czy my mamy grać, żeby było nieźle? Czy mamy grać, żeby było dobrze albo bardzo dobrze? Warto sobie zadać to pytanie, ponieważ dla wielu z Was oznacza to zderzenie z tak zwaną ścianą. Są gitarzyści, którzy nie mają nauczycieli, grają sobie, grają, fajnie, słyszę melodię, nie ma weryfikacji tego, czyli nikt im nie powie, czy jest dobrze, czy źle i pozostają na tym poziomie. Moi drodzy, to jest trochę tak, jakbyście zdobywali pewien szczyt, pewną górę i doszli, no powiedzmy, na taką fajną polankę, gdzie do tego szczytu zostało już w zasadzie 500 metrów. Ale na tej polance jest super wygodnie, jest fajnie, a poza tym już pokonaliście za sobą, nie wiem, 5 kilometrów, jesteście trochę zmęczeni, ale już jesteście tutaj przed szczytem. Widok jest piękny.
żeby nie powiedzieć taki sam, jak ze szczytu. W zasadzie dochodzicie do wniosku, tu jest fajnie, tu jest wygodnie, wszystko widać, to po co iść na ten szczyt? Nawet mogę Wam powiedzieć przykład rzeczywisty. Niedaleko góry Mont Blanc, od strony Szwajcarii, w przepięknej miejscowości górskiej Chamonix, jest drugi szczyt, który się nazywa Aiguille de Midi i to jest szczyt, który leży w linii prostej zaledwie kilometr od właśnie Mont Blanc. Ale wiecie, jaki jest jego plus? Tam można wjechać kolejką górską. Kolejką górską wjeżdżasz na jeden etap, potem na drugi etap, a potem jeszcze windą w skalę na punkt widokowy i masz tam taki widok, że dech zapiera. Wiem, bo tam byłem akurat kiedyś. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest świetny przykład. Słuchajcie, ten szczyt jest oblegany. Najwyżej położona restauracja w Europie, a może nawet na świecie, nie pamiętam, ale w Europie na pewno. Siedzisz, popijasz kawkę, jesz pyszne jedzonko, widok na Alpy, a Mont Blanc? No kilometr stąd, ale kto by tam szedł na Mont Blanc? Przecież tam śnieg, wiatr i w ogóle. Oczywiście, wejście na Mont Blanc nie jest dla każdego, bo to nie są Rysy ani Giewont, ale zobaczcie, jaki fajny przykład. Miliony turystów dochodzą właśnie do tego momentu, a tylko nieliczni, żeby powiedzieć, prawdziwi twardziele idą tam, gdzie jest prawdziwy szczyt. I to jest świetny obraz tego, do czego wielu z Was dochodzi. Opanowujecie utwór prawie, już słychać melodię, jest rytm, a że tu mi nie wyjdzie, tam mi nie wyjdzie, końcówka niedograna, albo nie trafiłem w akord, dobra, tam przecież wiedzą, że nie jestem doskonały. Moi drodzy, unikajcie pułapki babci. Sytuacji, w której jest Antonio i wielu bardzo moich uczniów i nie tylko, bardzo wielu moich uczniów i nie tylko. Jestem blisko. Już nie muszę ćwiczyć. Bez ryzyka, bez stresu, ale też bez nagrody. No tak, niektórzy zadowalają się oceną pod tytułem dostateczny albo dobry i tak jak Antonio, na przykład skupiają się na tym, żeby w ogóle dojechać do końca utworu. Ja to nazywam modlitwą o dojechanie do końca, bo to słychać, moi drodzy, kiedy gracie i jest prawie i dajecie radę, Antonio daje radę, on dojechał, zagrał do końca, zagrał ostatni akord, jest. Tylko że w tym utworze zabrakło pewnej rzeczy, którą można by było nazwać najważniejszą. Muzyki. Ponieważ wszystko, co potraficie zrobić, to skupić się na technice. I jesteście w takim niedoćwiczeniu, że modlicie się, żeby dograć do końca i wreszcie dogrywacie. Mówicie, dojechałem. No dobra, a gdzie muzyka? Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tylko doskonałe wyćwiczenie danych rzeczy, utworu czy piosenki, granie niemalże automatycznie pozwoli Wam wreszcie zająć się tym, co najważniejsze. Czyli muzyką w tym utworze, a nie tylko tym, żebyście w ogóle zagrali te dźwięki. A więc zachęcam Was do tego, żebyście nie utknęli na poziomie babci. Wiesz dlaczego? Dlatego, że w tym momencie jeszcze pozostanie w tym miejscu nie tylko nie da Ci nagrody pod tytułem swobody wykonawczej, nagrody, którą jest super zagranie utworu, wejścia na wyższy poziom Twojej muzykalności, zdobycia lepszej techniki, a wreszcie wyrobienia w sobie takiej siły charakteru, która nie pozwoli Ci się zatrzymać tam, gdzie jest przeciętność, czyli tam, gdzie jest 99% ludzi, tylko zrobienie tego kroku w górę nie da Ci tej odwagi i nieustępliwości, którą szlifujesz w ten sposób. To jest prawdziwa nagroda. Tej nagrody nie ma na poziomie babci, czyli zrobienia utworu, no tak prawie już mi wychodzi. A poza tym wielu z Was wpada wtedy w dołek przeciętności nazywany ścianą. Grają. No, zderzyłem się ze ścianą, już nie wiem jak mam zrobić postęp. A ja Ci powiem, chłopie, ćwicz, to będziesz zrobił postęp. W jaki sposób to zrobić? Zaraz Ci powiem, ale jeszcze jedną rzecz Ci powiem. Nie ulegaj iluzji, umiem. To jest właśnie Antonio. Umiem, proszę Pana. Umiem. Siada, gra. No umie, w pewnym sensie umie. Bardzo wiele rzeczy mu wychodzi. Ale pod pojęciem umiem kryje się coś więcej niż tylko ledwo dogranie do końca. I musicie o tym pamiętać. Po prostu wpadasz w dołek, mówisz gram. No i gramy i ciągle mi nie wychodzi. A wiesz dlaczego Ci nie wychodzi? Bo Tobie się nie chce ćwiczyć. I źle ćwiczysz.
przegrywasz utwory, tak jak Antonio. Antonio uwielbia przegrywać utwory. Przegrywa utwory całkiem nieźle, mu to wyjdzie. Albo właśnie, czasem mu wyjdzie, czasem nie wyjdzie. No ale Antonio, tak jak większość uczniów, wybiera tylko te wersje, które mu wyszły. Dlatego przychodzi na lekcję i mówi, umiem. Ale potem szybko się okazuje, że umiem w rozumieniu Antonia to jest zupełnie co innego niż umiem w rozumieniu nauczyciela, czyli mnie, ponieważ ja, jak przystało na nauczyciela, mierzę troszeczkę wyżej i jestem od tego, żeby podnosić poprzeczkę. Jeżeli nie masz nauczyciela, sam sobie możesz podnosić poprzeczkę, ale nigdy tego nie zrobisz, kiedy będziesz ulegał iluzji umiem, choć nie umiem. Możesz być pewien, że nie uda to się w czasie występu. Ła, tam występu, ja nie występuję. A może właśnie nie występujesz dlatego, że nigdy nie osiągnąłeś poziomu, w którym możesz powiedzieć naprawdę, że coś umiesz. Bo ci uczniowie, którzy osiągają ten poziom, oni nie tylko potrafią powiedzieć, że umiem, ale oni uwielbiają grać. Nagle się okazuje, że oni osiągają taki poziom, że oni mogą sobie zaufać, że oni chętnie występują, oni się pytają, kiedy jest następny koncert, proszę pana. Dlaczego? Dlatego, że oni znajdują radość w tym, że osiągają szczyt, a nie, że docierają prawie na szczyt, a dobra, czwóra mi wystarczy, a występ jakoś pójdzie. Polecam nad tym się zastanowić, bo w tę pułapkę wpada bardzo wielu z nich. Pamiętaj, że potraktowanie poziomu babci jako tego ostatniego to równanie do słabej, przeciętnej lub do fuszerki zwyczajnej, którą tak się robi na przykład, nie wiem, jakbyś koła oddał do wymiany, bo zmieniłeś opony i ci tam przykręcili, ale nie dokręcili tych śrubek. No fuszerka normalna. Da się jechać takim samochodem? Da się. Ładnie wygląda, nowe opony. Ale najprawdopodobniej do pierwszego zakrętu i będą kłopoty. A więc, moi drodzy, nie traktujcie poziomu babci jako końca. Traktujcie to jako pewien etap w ćwiczeniu. Jakie jest wyjście z sytuacji? No zaraz wam to powiem. Otóż, moi drodzy, wyjście to jest po prostu podnoszenie sobie poprzeczki od poziomu wyszło mi do poziomu przestało mi nie wychodzić. Do tego zmierzaj. Ćwicz trudne miejsca, podkreślam, trudne miejsca tak długo, aż nie będziesz miał z nimi w ogóle problemu, a nie do momentu, w którym ci po prostu wyszły. Ja o tym mówiłem też w filmie o trzech największych pułapkach dla gitarzystów, bo to właśnie jest pułapka. Otóż przejście z przegrywania utworu w ćwiczenie ma ci w tym pomóc. To jest błąd, który lubił Antonio. On bardzo często przegrywał sobie utwór, tak jak powiedziałem, wychodziło mu lepiej albo gorzej. Lekceważył miejsca, które nie wychodzą, a koncentrował się na tych, co mi wyszło, no i łechtał swoje ego, ale to nie powodowało, że utwór mu zaczynał wychodzić. Kiedy zaczynał ćwiczyć, miał świetne rezultaty, bo Antonio potrafi ćwiczyć. Tylko czasem po prostu mu się nie chce, dokładnie tak jak każdemu z nas. Nie oszukujmy się. Ale jeżeli ćwiczysz i widzisz, że nie ma rezultatu, to może powinieneś zmienić metodę. Jeżeli nie wiesz, jaka jest dobra metoda ćwiczenia, zachęcam Cię do tego, żebyś zajrzał na moim kanale, na playliście Pan od Gitary Mówi Wprost. Masz mnóstwo filmów o ćwiczeniu. Polecam film Co to znaczy ćwiczyć. Mówię tam dokładnie. Tam możesz poszukać dla siebie odpowiedniej metody ćwiczenia, zmienić ją i dzięki temu wyćwiczyć rzeczy, które Ci do tej pory nie wychodziły. Trudno przecież oczekiwać, że będziesz osiągał inny rezultat, kiedy przez cały czas ćwiczysz źle. Jeżeli chcesz osiągnąć rezultat pod tytułem wyćwiczyłem, czasem trzeba coś zmienić, a więc właśnie zmienić metodę ćwiczenia. Zacznij ćwiczyć to, co nie wychodzi. Przestań w kółko grać to, co już Ci dawno wychodzi. Sięgaj po wyższe, inne, ciekawsze szczyty, czyli utwory. Jeżeli dotarłeś do ściany i twierdzisz, że Ty w zasadzie to już chyba nie rozwiniesz się na instrumencie, to popatrz sobie w internecie na ludzi, którzy grają rzeczy, które chciałbyś zagrać. Często patrzymy na te szczyty i mówimy, no fajnie, fajnie, ludzie tam wchodzą, ale ja to nie dam rady, a skąd Ty wiesz to? Ci ludzie weszli na ten szczyt, bo podjęli ryzyko, może bali się tak samo jak Ty, albo nawet jeszcze bardziej, ale wzięli gitarę do łapy i zaczęli ćwiczyć i dlatego na tym szczycie dzisiaj są, a nie siedzą i podziwiają tych, którzy tam wchodzą. Moi drodzy, ludzie dzielą się na tych, którzy grają i osiągają pewne rezultaty i na tych, którzy mówią, no fajnie, fajnie grasz. Bądź tym pierwszym, jeżeli jesteś gitarzystą. Wtedy nie będziesz na poziomie babci. Przecież
Nawet jeśli te utwory, które grasz i które nie są może super hitami, ale udaje się je osiągnąć, one dają Ci postęp. Nabierasz doświadczenia, poprawiasz swoją technikę, uczysz się pewnych rzeczy, uczysz się szybkości na przykład, szybkiej zmiany chwytów. Nawet jeśli utwór nie jest super trudny, to zawiera w sobie taką kombinację różnych chwytów, która da Ci postęp, tylko zrób to porządnie. Zrób to tak, jak to powinno być. Nie pozostawaj na poziomie babci. Co jeszcze możesz zrobić? Pamiętaj o tym, że to właśnie ćwiczenie trudnych miejsc daje Ci faktyczny postęp. Tak jak sportowcowi, postęp nie daje to, że on przebiegł i na przykład biega w kółko w tym samym czasie, tylko wyciska z siebie jeszcze więcej. Jest wtedy naprawdę zmęczony, ale pokonał siebie i pokonał swój czas. My nie gramy na czas. My nie musimy pokonywać tego w sensie, żeby jeszcze szybciej, chociaż czasem są takie utwory, że ćwiczymy po to, żeby zagrać je szybciej. Ale ćwiczysz trudne miejsca. Kiedy ćwiczysz trudne miejsca, zaczynają Ci wychodzić. Czasem Ci to zajmie więcej czasu, ale pokonujesz samego siebie, czyli co? Wychodzisz ze strefy komfortu. Znane powiedzenie. Drodzy, żaden muzyk, żaden artysta nie dokonał niesamowitych rzeczy, nie wychodząc ze swojego komfortu, bo na tym polega postęp. Nie da się ćwiczyć w kółko tego samego i zrobić postępu, zagrać super trudnych utworów. Po prostu się nie da. Nie da. To wyjście ze strefy komfortu polega również na tym, że przyzwyczajasz się do myśli, że nie wszystko wyjdzie Ci od razu. Antonio chciałby, żeby mu wszystko wyszło od razu i masa moich uczniów, ale niestety tak to nie działa. Po prostu trzeba poświęcić czas, trzeba usiąść solidnie, poćwiczyć i wtedy zaczyna wychodzić. I to właśnie zrobił Antonio. Żebyście widzieli jego minę, jak zastosował się do tego, co mu powiedziałem. Żeby ćwiczył codziennie, żeby postanowił sobie, że będzie ćwiczył trudne miejsca, ale od tego zaczynaj. Zaczynaj od trudnych miejsc, zrobisz postęp. Ćwicz tak długo, aż przestaną Ci nie wychodzić. Słuchajcie, jego wielkie oczy były takie, proszę Pana, to mi wreszcie wyszło tak, jak powinno być. Drodzy, ja właśnie dlatego czasem mówię, że to są czary z gitary. Kiedy stosuje się odpowiednie metody, to naprawdę zaczyna działać. My nie musimy czekać latami, żeby zrobić postęp. Ja to mówiłem nie raz i ciągle Wam to powtarzam. Jeżeli doszedłeś do ściany pod tytułem nie wiem już co mam grać, albo ciągle mi nie wychodzi, dąż do perfekcji. Dąż do zagrania muzyki za pomocą techniki, którą posiadasz. Ale żeby zagrać muzykę, musisz najpierw posiadać bardzo dobrą technikę, musisz pewne rzeczy wykonywać automatycznie. Wielcy gitarzyści, oni nie patrzą z paniką w oczach, czy im to wyjdzie. Oni potrafią grać z zamkniętymi oczami najtrudniejsze rzeczy. Właśnie o tym mówię. Bo oni to mają tak wyćwiczone, że oni za pomocą tych nut zabierają nas i siebie w zupełnie inny świat muzyki. I do tego zmierzaj. Osiągniesz wtedy jeszcze coś. Nie tylko świetny poziom, ale czeka Cię wspaniała nagroda. Poprawiasz technikę, jesteś coraz lepszy, a więc coraz łatwiej przychodzą Ci pewne rzeczy. Poprawiasz swoją muzykalność, bo wreszcie przechodzisz na poziom, w którym myślisz o muzyce, a nie tylko o tym, żeby Ci wyszło. Poprawiasz pewność siebie, bo widzisz, że systematycznym ćwiczeniem i mądrym ćwiczeniem możesz wyćwiczyć wszystko. Poprawiasz wiarę w siebie, zyskujesz posłuch, bo ludzie wreszcie chcą Cię słuchać i szacunek dostępny nielicznym, tylko tym, którzy wyszli poza poziom babci. I tego Wam, moi drodzy, życzę. Żebyście nie pozostawali na poziomie na dwoje babcia wróżyła, czyli mi wyjdzie albo mi nie wyjdzie, tylko żebyście sięgali wyżej, żebyście osiągali trudne utwory, żebyście osiągali wyżyny, choć dla każdego z nas te szczyty są zupełnie inne, ale warto je osiągać, dlatego że to daje naprawdę prawdziwą satysfakcję i prawdziwe czary z gitary. Żegnam się już z Wami serdecznie i pozdrawiam Pan od gitary.